Kościół przy Placu Zamkowym zbudowany został w drugiej połowie XVIII wieku jako świątynia ewangelicka. Użytkowany był przez wiernych jeszcze po II wojnie światowej. Potem zdesakralizowany, uległ zniszczeniu w 70% i dopiero w 1969 roku został przekazany w dzierżawę Kościołowi katolickiemu. W maju 1970 roku erygowano parafię rzymskokatolicką pod wezwanie Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Pierwszym i długoletnim proboszczem parafii był ksiądz Edward Bober, który od przyjęcia świątyni zajmował się też jej odbudową i doprowadzeniem do stanu umożliwiającego sprawowanie w nim kultu. Poświęcenie kościoła nastąpiło w kwietniu 1971 roku. Świętowanie jubileuszu 50-lecia parafii zwieńczy liturgiczny obrzęd koronacji wizerunku Matki Bożej Nieustającej Pomocy czczonej w tym kościele. Koronacji dokona biskup legnicki Zbigniew Kiernikowski w trakcie mszy świętej o godzinie 12. Po mszy świętej na placu przed kościołem dla uczestników uroczystości przygotowany będzie poczęstunek. Jednak nie będzie to znany wszystkim festyn parafialny, ponieważ rygory sanitarne nie pozwalają na zorganizowanie takiego wydarzenia. Poczęstunek nie będzie też można spożyć na miejscu. Przygotowany bigos, pierogi i ciasto będzie można zabrać ze sobą zapakowane w hermetycznych pojemnikach.